Wielkość pisarza nie sprowadza się do krótkotrwałych błysków doraźnej aktualności. Jego dzieło pozostaje na długo w pamięci czytelników, społeczności, narodów, a napisane przez niego książki na wiele pokoleń, czasem stuleci, zapełniają biblioteczne półki, oferując duchową strawę odbiorcom. Pisarz, jak każdy inny artysta, a może nawet bardziej, zasługuje na uwiecznienie także w dosłownym, materialnym sensie, w postaci trwałych znaków rytych w kamieniu. Aleja Pisarzy to pierwszy taki projekt w Polsce, realizowany od 2012 roku, który nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd. Tyle, że w tym przypadku honoruje się nie aktorów, sportowców lub muzyków, lecz ludzi pióra, dowartościowując sztukę słowa o najwyższej wartości kulturowej. Jego ideą jest utrwalenie pamięci o twórcach słowa pisanego, a spotkania z pisarzami mają w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenia artystyczne, przydające miastu Oświęcim roli inicjatora działań na rzecz przyszłości. Projekt ten, poszerzając symbolikę Oświęcimia, miasta orędownika pokoju, o kulturowe, humanitarne i pokojowe wartości, równoważy relacje pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w taki sposób, by słowo Oświęcim stało się w powszechnej świadomości synonimem życia, postępu, rozwoju i otwartości. Aleja Pisarzy to deptak pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a północnym wejściem do Galerii Książki, w którego nawierzchnię wmurowane są brązowe płyty poświęcone wybitnym, żyjącym twórcom polskiej literatury, ozdobione ich autografem i wybranym cytatem z ich twórczości. Ostateczną decyzję o wyborze autora podejmuje kapituła, w skład której wchodzą profesor Joanna Papuzińska, profesor Michał Rusinek, profesor Krzysztof Zajas, Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia i Leszek Palus, dyrektor Biblioteki Galerii Książki w Oświęcimiu. 6 października 2012 roku odsłonięta została pierwsza pamiątkowa płyta, dedykowana Andrzejowi Stasiukowi. Na tablicy znalazł się cytat z powieści Jadąc do Babadag. To samo dotyczy wszystkich innych miejsc. Zużywają się od obecności. Oraz autograf pisarza. Cytat odnosi się niejako i do samej Biblioteki Galerii Książki, która będąc miejscem publicznym i ogólnodostępnym społeczeństwu, również zużywa się od obecności użytkowników. Przyjazd wybitnych mistrzów pióra stanowi święto dla wszystkich, którzy w dobie dominującej kultury obrazkowej cenią sobie szczególnie wartość dobrego słowa pisanego. Aleja akcentuje nie tylko twórczość literacką, ale przede wszystkim koncentruje się na osobie pisarza, ponieważ często dzieło głębiej pozostaje w świadomości i pamięci czytelnika, a zanika, gubi się w ulotnej pamięci sam autor. Do tej pory swoje tablice w Oświęcimiu odsłonili już Andrzej Stasiuk, Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Ewa Lipska, Zofia Posmysz, Marcin Świetlicki, Olga Tokarczuk, Anna Kral, Ryszard Krynicki, Wanda Chotomska, Wiesław Myśliwski, Dorota Masłowska, Mariusz Szczygieł, Urszula Kozioł, Wojciech Jagielski, Adam Zagajewski i Szczepan Twardoch. Olga Tokarczuk, która otrzymała Literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok, naszą Aleję Pisarzy zaszczyciła już w 2015 roku. A odsłaniając swoją płytę z wymownym cytatem: wyobrażanie sobie jest w gruncie rzeczy stwarzaniem, jest mostem pojednania między materią a duchem, z powieści Prawiek i Inne Czasy, mówiła: odsłonięcie tablic kojarzyło mi się zawsze z czymś oficjalnym i może nawet nudnym, ale ponieważ tu są moje słowa i ja odsłaniam, wydaje mi się to nawet zabawne. W piątek, 15 października o godzinie 17:00 odbędzie się uroczystość wmurowania kolejnych tablic. Dwie polskie pisarki, Małgorzata Szejnert i Magdalena Grzebałkowska, dołączą do artystów pióra uhonorowanych tablicą w Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu. Po odsłonięciu tablic zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarkami do Auli Świętego Wawrzyńca. Dzięki projektowi Aleja Pisarzy, realizowanemu przez Miejską Bibliotekę Publiczną Galeria Książki, Oświęcim ma szansę zdobyć w Polsce sławę miasta promującego dorobek najlepszych współczesnych pisarzy.